I ty to oddałeś Baniakowi do kampanii? Ale że co? Złe? Stary, przecież to jest kawał potencjału, na którym można było zbudować zajebisty utwór. No może i tak, no ale nie na wszystkim trzeba od razu zarabiać, tak? Czasami też warto coś zrobić dla idei. Stary, nawet idea sprzedała się dla Orange. Boomer alert. No, znowu coś słyszałem i znowu się kłócicie. Bo ten jegomość kawał sztuki oddaje za ideę. No nie do końca za ideę, albo nie tylko... kończy projektów, które zaczyna. Halo? Co teraz robisz? Piszę sesję wydalonych. Mam dwie w tym tygodniu, więc kupę roboty. Nawet nie mam kiedy pójść zjeść. Mhm, fajnie. Poprowadzisz nam jakąś przygodę? No ale kiedy? Żebyś nie musiał chodzić. Pojebało cię? Czyli to jest ta twoja zapłata za utwór. Dobra, cofam. Może być miło. Ale zaraz, Radek, ja pracuję. Nie możesz tak po prostu przyjść tutaj i grać sesji. Dawaj, szybka sesja, wiesz, mało graczy. Kto będzie grał? Ja, Łuki i Tomek. Aha, czyli grasz we trzech. Nie gram z tobą. Ale o co ci chodzi? Dwa słowa. Dzień kobiet. O Jezu, to dalej o tym. Boże, to już było tak dawno temu, no. Czy ja czymś nie wiem? Cichaj. To co właściwie my tu robimy? Zagramy w grę. Tomb Raider! O Matko Bosko. A ja bym tego nie pił. Zagramy w RPGa. Ale tu nie ma kompów. Widzisz, Tomku. Najpiękniejsze jest to, że w RPGach wcale nie potrzebujesz kompów. Pozwól, że przeciągnę cię na drugą stronę wyobraźni, gdzie ty i grupa twoich przyjaciół potrzebujecie tylko stołu, kostek i tego, co wy powiecie swoimi słowami. Wasi bohaterowie przeżyją niesamowite przygody, które ja, jako prowadzący, przygotuję specjalnie dla was. Dla ciebie i dla ciebie. Kilka godzin wystarczy poświęcić, żeby fantastycznie się bawić. Michał, to nie ma sensu. Nie, no żartuję, panowie, przecież ja wiem, co to są RPGi, nie? To czym nas uraczysz, drogi mistrzu gry? Że w co chcecie zagrać? To może Cyberpunka? Cyberpunk, tak? Wiesz co, to ja proponuję Fallouta. A czy będziemy mogli przenikać przez ściany? Dobre. Może Zombie Chopper? Ja bym nie promował alkoholu. Ja nie widzę problemu. Ze Cthulhu? Ja osobiście lubię. Coś dla normalnych? To D&D. Coś dla dorosłych? Kroniki Mutantów? Ty, czy to przypadkiem nie była kopia Warhammera 40 tysięcy? Faktycznie. No to Dark Heresy. A to była kopia Duny. Ty, bez kitu. No to Duna. A może coś dla mężczyzn? Wiesz, z walką. No to może Conan. Ja już się trochę ograłem. To może coś z krasnoludami. Krasnoludy? Śródziemie. Dobra, a jakieś, nie wiem, wojna, młoty... Właśnie! Tematy. Dlaczego nam Warhammera nie poprowadzisz? No, w sumie... No to panowie, mamy to! Cześć, a tak się gdzieś dzisiaj wybierasz? Drukować karty postaci. W świecie fantazy młota, no i zagadek. Łuki, Tomek, Radek zadbają o swój zaadek. Baniak jako M nie ma pomysłu bez liku. To seria niedokończonych przygód.